Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Wiedźmin 3 Dziki Gon NG+, na poziomie Droga ku Zagładzie. Dzisiaj zapolujemy na Gryfa Królewskiego i ruszymy w dalsze poszukiwania Yennefer. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Ja jestem Helgrim i zapraszam do oglądania. No to jedziemy w takim razie. Zadanie na Gryfa. No, ostrzę sobie tylko mieczyk. Dan. Ciśniemy. Dawaj mi tu jakiś teleporter. No dobra, dobra. Coś się zachmurzyło od ostatniego odcinka. Ale to nic. Z tego co pamiętam, na Gryfa to trzeba będzie nam tutaj szakłaka chyba. Taką roślinkę, która znajduje się pod jeziorkiem. Także zdaje się, że to będzie właśnie nasz destination place. Ładnie zaświeciło. Płoć. Na koń. Chodź, ziomeczku stary. Naprzód! Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowy synek. Cesarz Emhyr narobił w gacie. Emhyra nie przepadam za tym władcą. O, gdzie ja jadę, hey! Gdzie ja jadę, ziomeczku. Wolni. Stuku, jest puku. Tam kto? Pewnie poszedł polować. Aha. Roger that. No to mamy ślady. Badaj to, mistrzuniu. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Zawsze polecam sobie, jak ktoś pierwszy raz gra, ustawić sobie w opcjach wyłączenie tak zwanego rybiego oka. Czyli, że tak buja się obraz na boki, kiedy macie włączone opcje śledzenia. Ty jesteś Mysław? Śladów kroków. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. A no? Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Pomożemy! Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. O kurwa, Wiedźmina macie problem z psami? Polować na psy. Chociaż odkąd nie powiem, psy to jedne z najgroźniejszych przeciwników. Jak on przez wieś idzie, babę zgwałci i w szczególności kiedy jest za zabawę, krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadnę. Dobra, nie, taki pies mi straszny. Jak ja tutaj z mójcem wjeżdżam, nie? Daj! Just die! Widzisz, Mysław, jak ci pomogłem. Dieter. Nie miał szczęścia. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim...
To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. A czemuż mi się życie nie regeneruje? A już wiem, bo moje odwarki nie są włączone. Teraz wam pokażę magię odwarów w Wiedźminie. Jest to niezbędna rzecz. Polecam każdemu, kto przechodzi grę. I pamiętajcie, żeby nie robić eliksirów różnej maści, bo jest to bezużyteczne. A bezużyteczność eliksirów polega na tym, że działają tylko i wyłącznie przez bardzo krótki czas. Z tego co pamiętam 15 sekund albo 10. Natomiast odwary macie na pół godziny. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Bywaj, farewell, ziomeczku Mysławie. Dobra, zobaczę sobie, przypomnę sobie, na co mam te odwarki. I tak. Odwar pierwszy. Odwar strola. Regeneracja żywotności w trakcie walki. To jest jeden z najlepszych odwarów, które można zrobić. Dzięki temu nie potrzebujecie mieć przy sobie jedzenia, bo zaraz jak go użyję, to zobaczycie, co się stanie. Moje życie będzie się non-stop regenerowało, tak jakbym cały czas był na żarciu. Odwar z Ekimy to tak zwany lifesteal. Wysysa żywotność, 10% damage'u, który zadam, odnawia mi życie w takiej ilości. Czyli świetne combo wraz z tym strolem. Z baby wodnej zwiększenie obrażeń o 50%. Tego raczej nie muszę tłumaczyć. No i ostatni odwar zechidny. To co to daje? Wykonywanie akcji zużywających wytrzymałość regeneruje żywotność. Tak jest, czyli kolejny taki żywotnościowy odwar. Na przykład jak użyję jakiegoś czaru, bodajże na przykład Quena, to odnawia mi jakąś część życia. Zaraz wam to pokażę. Użyję najpierw Echidny. Jak to się używało? Ten. Patrzcie teraz. Dawaj mi Quena. Zobaczcie na pasek życia. Boom. Nice, co nie? Super opcja. Kurde. Dobra, teraz jadę z... Ej, nie tak. Wracaj. Z trolem. Pokażę wam trola. Pyk. Ach. Nie mogę go użyć. Bo mam jakieś dodatkowe skillki tutaj włączone. A to dziwna sprawa. Idziemy dalej. Biwa? O, butelki widzę. Ciemno od zakrzepłej kryi. No, to ja już rozumiem, co tutaj się zadziało. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Dobra, dalej. Co ślady? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Op. Len. Przyda się. O ile hajsu. Aż tylko 27. Dobra, tu coś dalej nie prowadzi. Wkrzuny. A tu powinno być chyba leże tego gryfa. O ile się nie mylę. Tak jest. Jump. Kurde, Wiedźmin. Powiem ci, że ty tu czasem jesteś jak płotka. No nie. Oh, god damn it. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało.
I nie myślcie sobie, larwy, że to jest zdążyły się wykluć. Gryf, którego mieliśmy zabić. Co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. No właśnie. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Dużo się uczył. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Mam tu miejsce mocy? Nie mam. Jeszcze raz. Medalion drży. To miejsce mocy. Zyskałeś jeden punkt umiejętności. Great success! Dobra, tutaj nie chcesz spać. Jakiś niedźwiedź tam jest. Mogłoby się rozpogodzić, bo coś ciemno, kurde, tu się zrobiło. Ja wiem, bo 20.50. Ha, czemu ja sobie po prostu nie zmedytuję i będzie wszystko miodnie? Do 12, proszę bardzo. Oj, elegancko. Dawaj, płoć. Kurde, ona mnie zawsze denerwuje, bo się spawni cały czas za plecami. Zamiast zespawnić się przed twarzą, żeby móc do niej po prostu dalej dobiec, to ona za plecami, żeby trzeba było się wracać. Taki to kuń. Dziad nie koń. Ale zobaczycie, ile się ja na niego jeszcze tylko denerwuję w trakcie tej całej rozgrywki. Nienawidzę jazdy koniem w Wiedźminie. Przynajmniej na napadzie. Tam pod lasem? Boja na sklinku. Dobry z jego chłop, panie Wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak, tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo tronów doglądać? Bo by mi się ziemniaki przydały. Jeszcze daleko. Dobra, koniec tej gadki, Vesemir. Do roboty się bierz. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. That's it. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam szakłak. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak, ale nie przypominam sobie, że żeby go zbierał. Nada się w sam raz. Może... Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zapewne niskie zapachy. Po prostu gra sama. Pamiętasz, jak rozkminiła, że ma w plecaku szakłak i już nie dała mi questa pobocznego, żeby po niego iść. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak cię zapewne z poprzedniej gry. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Let's go! O nie, płotka tutaj. Jak ja stąd wyjadę? Pomału, pomału, tak jak tirem w ETS-ie. Dalej, płotka, dalej! A. Wiatru, wiatru, płotka. Dużo nas tu pracy czeka.
A, to już tu. No to zasada jeszcze szakałaka. Gdzie to? Nie, ty chcesz gadać ze mną. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Ready, steady, go! Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. A, kogo ty byś wziął? Yennefer? Może Keira? Yennefer Kim tutaj jakby co? Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj, zobacz to. Jest! Kusza? Zawsze o takiej marzyłem. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. No. Tryb bojowy. Włączony. Witam, panie gryfie. Zapraszam do zabawy. Będzie pikować! Dawaj. Ufolgowałem za bardzo. Nie daj mu uciec! Spoko luzik, Vesemir. Nie takie rzeczy się robiło. Dawaj, dziada. Chodź, płotka. Za pleców, jak zwykle. Ech, mistrzu mój. Jedź, płotko. Pani, zaraz zostanie! A masz, znowu ucieka? Pretty much already. I ciach. Animacja Renda świetnie mi się tu podoba. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić.
Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. No dobrze, panie Wesemirze. Ciachaj. Chlas. Na koń. Zaraz może jakiś znacznik tu jest. Pewnie, że jest. Jedziesz, mistrzu. Co to jakieś bezpańskie konidło tutaj stoi? Żeby Wesemir poszedł z buta? Ja pięta palce nie praktykuję. Najchętniej to teleport. Już się nachodziłem po tym świecie, a w szczególności po Skellige. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Ale jakiś taki ten wieśniak parszywy z ryja, co? Jakieś tak, kurde, właściwie to... Czego? To ten generał nawet poszedł mu na rękę, bo nie kazał oddać wszystkiego. A ten przynosi, kuźwa, dziad, spleśniałe żyto. Wywiązałem się z umowy. Nie będę się wtrącał. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Podstawy negocjacji. Co ty, Geralt? Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Tfu! Pluję ci do gardła, członiu, na twoje złoto. Co sobie myślisz? Że mnie można kupić? Kurde, ten level to leci jak szalony. Ja pierdziele. Duże! Postają typa. Płoszczą. Przygotuj się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu. Dobrze. No to byśmy się przygotowali w jakiejś karczmie, nie? Ja sobie tak myślę. To byłby chyba najlepszy plan na przygotowanie. Jak myślicie? O, znowu ciemno. God damn it. Witam pana. A ten Gunter tu siedzi dalej, czy nie? A, jeszcze się rozejrzę. Nie, chyba go nie ma. Dobra, Wesemir. Ruszaj, dupsko. Yennefer jest w Wyzimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co się zbierać? Nie zbieramy się. Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Not gonna happen. Wybacz, ja jestem żonny walki wrażeń. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś?
Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Spodguj sobie, dziewczynko. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! O, shit! Co ta daje? Ja pierdzielę. No, i burda. Znacie zapraszam ten medalion. Do tańca. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy no też zostajecie. Proszę bardzo. Kuźwa, ten miecz dwumetrowy. Szeroki też jest. I my. No, trzeba zluzować. Najpierw płynem. Nie są żarty. Nie! No. I gleba. Ale mieczyk to ma ładny. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No cóż. No to tyle z niemieszania się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. O, a witam. Wymówki. Cały ty. I Yennefer? Jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam.
No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing Higamery, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. Kwiaty czadzić, obiad gotować. Jak twój i zamurować pan? Szybki dziurę jest? W murze. Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? A... Galo! Już! Nie trzeba mi dwa razy powtarzać. Dzięki go! Nadjeżdża! Kokel! Czarodziejka zdolna nic nie mogła zrobić? Ja to bym puścił tam ze dwa fireballem, tyle by się odczepiło udzielostwo. Dobra, ta animacja do najlepszych nie należała, umówmy się. Że odstawała graficznie co do całej reszty. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Cóż nam Emhyr zaproponuje? O, jaka sauna. Spa. Szorować. Jak śmiesz przerywać? Może być. Czemu, kurwa? Smażę jeszcze cały? Myślisz, że Emhyr obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Nie wasz lubię mość zasiądzie na berżerze. Wasz mości bym kurwa w ryj dać mogę dać. Na tym. I tyle. Prześlę. By było. Siadaj na berżera. Kledwin, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. A jak nie chce, to co? Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. No, synek, szanuj się. Róbcie swoje. Proszę odchylić głowę. I nie ruszać.
a także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, nie muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopuścić. Oczywiście, pluć do gardła, mogę papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... Skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą Niebieskich Pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuint. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Thys Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Tak, nie, bo jeszcze bym wyglądał jak ty. Prowadź, panie majordomus. O, jaki wybór. Trzy stroje. Każdy taki sam. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak, bądź ewentualnie tu żurek. Żurek to mógłbym zjeść. Ma do wyboru te szaty. Czarny, czarny i czarny. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość no, niech poznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Dobra, synek. Ty dłoszyć.
Myk. Done. Ubierz się, okej. Okay. Zakładaj też matławce. Ej, a gdzie jest mój, kurde... No, mam nadzieję, że nigdzie nie wypłynął. Armorek. Czarny wasz mości służy. No, czy wasz mość jest content ze stroju? Ja jestem content. Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. Wiedźmin się nie kłania. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech wasz mość zademonstruje. Tak, proszę wasz mości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Przesuń prawą nogę, nie do przodu. Lewą nogę do przodu. Okej. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Idź, Szambo. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Obawiam się, że nie będzie miał głośno, wyboru. Głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Siemanko, Emhyr. Hello, ziomek. Imgrimie ep Artherzer, Deitfen Adan in Karn ep Morwud, Emhyr far Emreis. Ukłon. Co jest to? Kpisz? Wasza cesarska mość. Areir ep to Orde. Evelien namen Vadgen Vavort. No. Moknij mnie, Szambo. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki.
Szambo, koleżko. After you. Nie lubię tego cesarza. Czy wasz mość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Wyżej zranisz dupę ma. Spokojnie, nic się nie stało. A tobie zaraz wyjadę, Szambo. Ale mnie czeka kara. Jak no i słusznie. Niech wasz mość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. Tego rana. A jest południe. Natuwe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II, książę Elamber. O, siemaneczko. Nie dość. Czekam, pogadajmy. Się stać jak jakiemuś petentowi, to jeszcze nie patrz tak na mnie, bo straż wezwę. Ojejku. Dobra, idźcie. Dziadostwo sztywniackie. Tragedia w tym zamku. O mnie gadali, że kocie oczy ma. Dawaj, Yennefer. Gdzie ty jesteś? Musimy rozruszać towarzystwo. A właściwie to po prostu stąd chodźmy. A ty, Szambo, to mógłbyś zagęścić ruchy trochę, bo tu czas tracę. Elo. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przynieść swoje rzeczy. Naostrzyłeś już tekiro? Tak? To zapisuj. Jene, jest jene. O, jaka Geralt, przebrana. Wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tei samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. O no. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi. Słodzi. Coś chyba ale liczy na coś ten wiedźmin. Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Jak widać. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym. Rudzielec. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Okidoki. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda,
Ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportuje cię do Velen? O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Ja bym się zgodził. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faratre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. No dobra. Do Szambusa. Oddawaj moje zabawki. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Pojemne masz kieszenie. Goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie, dziękuję. Cesarz nie słyszał. Kurde, już myślałem, że idzie go uścisnąć. Chcę zobaczyć całą i zdrową, jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. No. Słyszałeś o brygadzie Redetre? Jak ty tam służysz? Nie rente mi Redetre. Dobra, czyli wysyłają nas do Velen. Niech ja sobie zerknę. Gdzie to... Pyk. Tutaj. Okej. Okay. Drzewo wisielców. No dobra, czyli lecimy na poszukiwania Ciri. Najpierw do Velen. W drodze do... Triss Merigold. Ale tym zajmiemy się już... Kiedy indziej? A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!